Wtorek, 29 maja, Lucyna Gadaj. Dzień dobry. Zaczynamy wiadomości raciborskiej dzisiaj w programie. Nauczyciele walczą o podwyżki i zmiany systemowe. Dzisiaj odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. O pikniku dla rodzin zastępczych, który odbył się w minioną niedzielę w Szymocicach, a także o czwartych międzynarodowych zawodach pływackich o Puchar Prezesa Wiktorii. Między innymi o zwiększenie nakładów na edukację, 20-procentowe podwyżki. W całej Polsce walczyli dzisiaj nauczyciele, biorąc udział w dwugodzinnym strajku ostrzegawczym. Ogółem w strajku udział wzięła 1/4 polskich szkół. W Raciborzu czynny udział w strajku wzięła SP nr 4, Zespół Szkół Zawodowych, Budowlanych i Mechanicznych. O postulatach nauczycieli i przebiegu akcji strajkowej w Raciborzu mówi prezes raciborskiego oddziału ZNP Grażyna Żółkiewicz. Najważniejsze postulaty to jest zwiększenie nakładów finansowych na oświatę. Następny bardzo ważny postulat to jest przedłużenie przynajmniej do 2011 roku możliwości odchodzenia nauczycieli na emeryturę zgodnie z kartą nauczyciela artykuł 88 oraz objęcie emeryturami pomostowymi nauczycieli urodzonych po 68 roku, a także zdecydowane zwiększenie płac pracowników oświaty, zwłaszcza nauczycieli rozpoczynających pracę, nauczycieli stażystów, zwiększenie do 100% kwoty bazowej. Jaki jest zasięg akcji w Raciborzu? Ile placówek bierze udział w proteście? 16 maja Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego podjął uchwałę, że przystępujemy do akcji protestacyjnej, jednakże wyłączamy z tej akcji czynnej przedszkola ze względu na specyfikę działania tych placówek. Natomiast do akcji czynnej przystąpiły 4 placówki w Raciborzu, a reszta placówek popiera akcję strajkową poprzez wywieszenie flag, oplakatowanie, akcję informacyjną. Jakie są wasze oczekiwania po tym dwugodzinnym dzisiejszym strajku? Liczymy na to, że rząd podejmie rozmowy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i że te postulaty będą spełniane, ale poprzez określenie terminu i czasu spełnienia tych postulatów. Szósty Ogólnopolski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej Racibórz 2007. Inauguracja 1 czerwca o 13 na rynku. Konkurs piosenki 2 czerwca o 14.30 w Domu Kultury Strzecha. I koncert galowy festiwalu w niedzielę 3 czerwca o 17 również w Strzesze. Zapraszam. Ósma sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbyła się dzisiaj w raciborskim starostwie. Materiał z dzisiejszych obrad przedstawimy Państwu w jutrzejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich. Festyn rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowało w minioną niedzielę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiat Raciborski. W naszym powiecie około 200 dzieci wychowuje się w rodzinach zastępczych. To dla nich często jedyna nadzieja na normalny i spokojny dom. Dzisiaj tych rodzin jest 120, ale potrzeba jeszcze co najmniej 30. Dlatego z okazji przypadającego na dzień 30 maja, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowaliśmy ten piknik, tą imprezę, w trakcie której możemy powiedzieć dziękuję tym rodzinom zastępczym, które przyjęły do siebie dzieci i zapewniają im opiekę, a jednocześnie propagujemy ideę rodzicielstwa zastępczego z nadzieją, że inne osoby podpatrzą i zdecydują się również zostać rodzinami zastępczymi. Jedną z takich rodzin, które nie bały się podjąć wyzwania i od kilku lat już tworzą rodzinę zastępczą, są Państwo Urszula i Michał Mieszko. Oprócz szóstki własnych dzieci w ich domu znalazło się jeszcze miejsce dla wielu innych. W sumie w przeciągu kilku lat wychowali, dali miłość i ciepło rodzinne prawie 30 dzieci. Co wiąże się z podjęciem takiej decyzji? Ogromne poświęcenie. Miłość dzieci jest tym takim najważniejszym dla nas, co możemy otrzymać. Mieliśmy już dużo dzieci. Od 8 lat jesteśmy rodziną zastępczą, od 2,5 roku pogotowiem rodzinnym, a więc są trudności, właśnie takie nocne interwencje, tak jak pogotowie, ale uśmiech dziecka najważniejszy. Aby zostać rodziną zastępczą, należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, przejść szkolenie i spełnić kilka podstawowych warunków.
warunków. Ale za to w zamian możemy liczyć na pomoc finansową, to jest około 800 zł na jedno dziecko, a także pomoc pedagogiczną i psychologiczną. Rodziny zastępcze na tyle są istotne, że również dostrzegły nasze władze. Ustawą sejmową ustanowiono Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Właśnie chcąc pokazać całe społeczeństwo, że coś takiego jak rodzina zastępcza istnieje i że jest ich mało. Bo może będziecie byli nauczeni, że jeżeli dziecko nie ma swojego domu, to jest z tym dziecka. To nie jest dobra metoda wychowywania w domach dziecka, gdzie dziecko jest jednym z wielu, a w rodzinie, nawet tej zastępczej, jest ważnym, jest kimś bardzo istotnym. Dlatego tak bardzo istotne, żeby tych rodzin zastępczych było jak najwięcej. Niedzielny festyn dla rodzin zastępczych zorganizowany został w Szymocicach, a jedną z okazji był przypadający na jutro Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Szósty Ogólnopolski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej Racibórz 2007. Inauguracja 1 czerwca o 13 na rynku. Konkurs piosenki 2 czerwca o 14.30 w Domu Kultury z Czecha. I koncert galowy festiwalu w niedzielę 3 czerwca o 17 również w Strzesze. Zapraszam. Urząd Miasta Racibórz prowadzi nabór na stanowisko do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej oraz prowadzenie punktu kasowego w Urzędzie Stanu Cywilnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania stawiane kandydatom to wykształcenie średnie o kierunku administracyjnym, minimum roczny staż pracy związany z obsługą interesantów oraz niekaralność za przestępstwa umyślne. Oferty składać można w Wydziale Organizacyjnym Raciborskiego Magistratu przy ulicy Batorego w pokoju 213 do 8 czerwca. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 032 755 06 61. Po raz czwarty na basenie raciborskiego SMS-u rozegrane zostały międzynarodowe zawody pływackie o Puchar Prezesa MKS SMS Wiktoria Racibórz. W zawodach w ramach polsko-niemieckiej współpracy powiatu raciborskiego i Merkiszer udział wzięła ekipa z niemieckiego Werdol. Zawody zgromadziły na starcie ponad 100 uczestników, którzy rywalizowali w dwóch grupach od 11 do 13 lat oraz 14 lat i starszych. Choć impreza stała na bardzo dobrym, wysokim poziomie sportowym, to tak naprawdę nie o wyniki tutaj chodziło. Obok rywalizacji sportowej to także projekt wymiany młodzieży, okazja do nawiązania polsko-niemieckich przyjaźni. Wir sind jetzt das vierte Mal in Ratibor. W Raciborzu jesteśmy już po raz czwarty. Racibórz jako miasto bardzo nam się podoba, przyjeżdżamy do Was bardzo chętnie. Zdążyliśmy już nawiązać wiele przyjaźni. Jeśli zaś chodzi o zawody, to trzeba przyznać, że stoją one na bardzo wysokim poziomie. Der Wettkampf, an dem wir teilnehmen, ist also sehr anspruchsvoll und für uns deswegen auch sehr interessant. Współpracę chwalą sobie także raciborscy włodarze. To wynik właśnie współpracy powiatów, to wynik pracy ludzi, którzy właśnie organizują tego typu zawody. Proszę Państwa, myślę, że nie ma lepszego przełożenia elementu współpracy powiatów, jak element właśnie współpracy i współzawodnictwa wśród młodzieży. Bo to jest właśnie to, o co chodzi w momencie, kiedy podpisuje się porozumienia. To nie papiery, to właśnie, co teraz widzimy tu z tyłu, czyli patrz, zawody, które są czwartymi zawodami. Myślę, że takie zawody będą organizowane jeszcze na następne lata. Bardzo się cieszę, że gościom z powiatu Merkisze podoba się Racibórz. Z tego co wiem, są tutaj już po raz czwarty, więc gratuluję organizatorom starości raciborskiemu i prezesowi klubu MKS SMS Wiktoria Racibórz za zorganizowanie tej wymiany. Wiem, że zawody pływackie są tylko jednym z elementów tej wymiany. Przede wszystkim jest to możliwość poznania powiatu Merkisze, powiatu raciborskiego dla Niemców, możliwość kształcenia języka i współpracy w zakresie edukacji. A jeśli chodzi o wyniki sportowe imprezy, to miejsca na podium w większości okupowali raciborscy pływacy. Najlepszymi zawodnikami zostali w grupie młodszej Dominik Matysiak i Aleksandra Mazurkiewicza, w grupie starszej Daria Rudnik i Konrad Czerniak. Po zawodach przyszedł czas na zwiedzanie. Uczniowie, nasi przyjaciele z Niemiec poznają naszą szkołę, nasze gabinety informatyczne, będą poznawać nasze miasto. Także mamy nadzieję, że ta przyjaźń, która już trwa 4 lata, no będzie owocowała w przyszłości, że i nasi uczniowie będą w przyszłości jeździć do Niemiec z mniejszymi jakby oporami. To im przyniesie taki postęp edukacyjny, widzą jak żyją inni, że praktycznie no młodzież wszędzie jest taka sama.
a to, co im daje wspólne przebywanie razem, no to na pewno ubogaca ich edukacyjną przyszłość i przyszłość zawodową, która otwiera ich szerokie poglądy na świat, na życie, na to, co robią codziennie. A najbliższa okazja do rewizyty raciborskich pływaków w Werdol nadarzy się już w pierwszych dniach września. Na zakończenie wiadomości raciborskich zapraszam Państwa jeszcze na informacje o repertuarze kin i prognozie pogody. W wiadomościach raciborskich to już wszystko. Zapraszam teraz na spotkanie z Anną Lepiarczyk, rzecznikiem prasowym Rybnickiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zadzwoń. Bezpłatna infolinia 0800 800 124. Sklep muzyczny sieci Rondo Music. Teraz w nowym miejscu, w Centrum Handlowym Wiktoria przy Bankowej 6 w Raciborzu. Zapraszamy. Zapragnij więcej i skorzystaj z oferty, jaką daje Ci Vectra. Za jedyne 69 zł do dyspozycji telewizja i internet. W sieci Vectra ściągaj bez ograniczeń korzyści dla całej rodziny. Szczegółowe informacje w biurze obsługi klienta lub na stronie www.vectra.pl. Zamów już teraz. Vectra. Zapragnij więcej. W łazience spędzasz ponad 3 lata życia. Zadbaj, aby w niej było estetycznie, funkcjonalnie i przytulnie. Pomoże w tym Salon Łazienek Perfect. To wiedza i doświadczenie stanowią podstawę funkcjonowania naszego salonu. Z nami wyposażenie łazienki w Twoim mieszkaniu czy domu stanie się łatwe i przyjemne. Polecamy kompleksowe wyposażenie, armaturę i ceramikę sanitarną, wanny z hydromasażem, płytki ceramiczne i meble łazienkowe. Perfect. Pamiętaj, dzień zaczynasz i kończysz w łazience. Uwaga, uwaga! Informacja specjalna dla członków Novex Klubu. Do Waszej dyspozycji oddajemy nowy katalog prezentów, w którym pozostawiamy te najchętniej wybierane oraz dodajemy nowe. Szczególnej uwadze polecamy kieliszki firmy Irena i porcelanę z chodzieży. Tę propozycję dodatkowo prezentujemy w sklepowych gablotach. A jeśli nie jesteś jeszcze klubowiczem, to nim zostań. Wystąp o elektroniczną kartę, rób zakupy w sklepach sieci Novex, za które na karcie przybywać będzie Noveksików
i wymieniaj je na atrakcyjne prezenty z klubowego katalogu. Novex Club. Premia za dobry wybór. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym programie informuję, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchamia nową usługę dla klientów ZUS-u. Proszę Państwa, jest to elektroniczny urząd podawczy, dzięki któremu wiele spraw będzie można załatwić drogą internetową bez konieczności odwiedzania inspektoratów bądź oddziału ZUS w Rybniku. I tak, proszę Państwa, jeżeli chodzi o rodzaje tych usług, otóż tą drogą elektroniczną można na przykład składać wnioski o płatnika składek, o zaświadczenie, wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. To może być również wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, a także wniosek płatnika składek o zwrot nadpłaconych składek, wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek, jak również reklamację do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej. Proszę Państwa, wymieniając te usługi, powiem na początku, że jeżeli chodzi o złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, to owszem, ten wniosek może być złożony drogą elektroniczną, poprzez internet. Natomiast jeżeli chodzi o odbiór tego zaświadczenia, na dzień dzisiejszy będzie to forma po prostu osobistego odbioru tego dokumentu w ZUS-ie, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ale myślę, że z czasem również i ta usługa będzie udoskonalona, a póki co wszystkich szczegółowych informacji możecie Państwo zaczerpnąć na stronie internetowej. Podaję adres tej strony. Jest to skrót literek, oczywiście małych literek Elektronicznego Urzędu Podawczego, czyli literki eup.zus.pl. Tutaj jeszcze dodając kilka informacji na temat tej formy składania wniosków i odbioru zaświadczeń, dodam, że prawidłowo wypełniony wniosek należy podpisać przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Brzmi bardzo zawile, ale proszę Państwa, pod tym adresem strony internetowej, który przed chwilą podałam, możecie Państwo rzeczywiście uzyskać wszystkich szczegółowych informacji na ten właśnie temat. Jeżeli chodzi o dobre strony tej formy kontaktu klientów ZUS-u z tą właśnie instytucją, to dodam, że po złożeniu wniosku osoba zainteresowana może wskazać formę odbioru takiego dokumentu, bo oczywiście niekoniecznie drogą elektroniczną ten dokument musi być odebrany. Ale nie tylko, bo taka osoba, która złoży wniosek o wydanie danego zaświadczenia drogą elektroniczną, może i będzie miała taką możliwość śledzenia jakby przebiegu swojej sprawy, czyli sprawdzenia, na jakim jest ona w danym momencie etapie. I myślę, że to jest bardzo ważne, że już wchodzimy w erę takiej, można powiedzieć, wyższej komputeryzacji, że taka forma kontaktu klientów będzie możliwa. Proszę Państwa, jeszcze chciałam poinformować o rzeczy bardzo ważnej, mianowicie w dniu 4 czerwca, to jest w poniedziałek, o godzinie 10 w budynku ZUS-u przy ulicy Jankowickiej 13, pierwsze piętro, sala 105, odbędzie się szkolenie właśnie z zakresu obsługi tego elektronicznego urzędu podawczego. A zatem wszystkie osoby zainteresowane tym właśnie szkoleniem zapraszam do wzięcia udziału w nim. Jest to szkolenie bezpłatne i z pewnością na tym szkoleniu możecie Państwo uzyskać jeszcze więcej informacji niż